jadę tylko nalać paliwa, bo już mam mało. Tu nalejemy paliwa. O, jest otwarte. Dzień dobry. Już daję. O. Choć słyszałem, że dzisiaj paliwo za free, ale... Tak. Ale dla motocykli. To źle słyszałem? Dobrze, to dobrze. Dobrze. Ma. O, kamerkę masz. O. Jeszcze raz. Co ty, nie będzie padać. Możesz napisać do nich, mogą przyjechać, nie pada. A mi się strasznie zagrzał, wiesz, po tamtej jeździe w południe. Nie mogłem już tutaj w ogóle na koło go postawić, w ogóle mi odłączał gaz. Myślałem, że już nie dojadę na chatę, wiesz? No. Znowu mi gaśnie, znowu przerywa. Nie wiem, o co chodzi, nie? Co to może być? No nie mam pojęcia. No już na wentylatorze chodzi, tak? Płyn w chłodnicy jest, nie powinien się przegrzewać. To co, wtryski? Szlak trafił? Nie, jakieś tam brody dostały. No ale wiesz, jest zimny, wyjeżdżamy, jest ok. Zagrzeje się? Nie mam pojęcia po prostu. Bo to przekaźnika nie ma chyba, nie? Do wtrysków. No nie wiem, no coś na pewno jest, nie? Jest, bo jest pompa, nie? Chyba, że pompa coś szwankuje. Wtedy pompa, nie? Jest przekaźnik. Czekaj, zaraz zobaczymy. Myślałem, wiesz, że to upał, że to coś tego, chociaż nie powinno tak być, nie? Ewentualnie może takie coś się pojawić, jak nie ma wody w chłodnicy, nie? W chłodnicy to już chyba nic nie ma. Albo chłodnica została? Nie wiem, czy się wąż nie przytopił czasem gdzieś. To coś tu kapie ogólnie. Wiesz co, może kapać, bo za dużo nalałem, wiesz? Ja po prostu przelałem, wiesz, bo mówię, może jest za mało płynu. A może faktycznie. No wtedy nie ma mocy, no bo jest tak za gorący, nie? Mhm. I co wtedy zrobiłeś? Nową pompkę, nie? Nową pompkę. Jak kupiłem nową pompkę, to od razu będzie normalnie. Aha. No tak słabo teraz na tym kole, wiesz, bo czasami to mnie wyrwie tak mocno, że nie wiem, o co chodzi, nie? Bo nie złapie tej mocy, potem złapie i... strzela w powietrze, nie? ma fajna, ale mówię wam, stracha mam teraz, jak tak przerywa mi ten wtrysk. Znowu trochę przerwał. Ale do wolnej gumy, no niestety, nie może przerywać mi aż tak. O kurde. Przerywa. A tak bardzo? No. Nie mogę wystartować, za trzecim razem dopiero mi idzie na koło, nie? Nie mam pojęcia, wiesz, lipa jest totalna, nie? Muszę zrobić ten filtr, bo to nie jest jazda, wiesz, bo to się wyglebie, nie? Bo to, wiesz, szarpnie ci, tu ci nie szarpnie, tu chcesz mocniej, nie? Więcej gazu pójdzie. No, może jeszcze jeden przejazd zrobię, ale to nie jest nic przyjemnego, nie? No weź jedzi, nie wiem czy widziałeś jak to się odbywa, że ja mu gazą, nie? No nie ukrywam, no grzać to się grzeje, no ale to musi się grzać, no bo w końcu są obroty i nie? No bo on mówi, że, no tak jak słyszałeś, nie? Nie wiem, słyszałeś co mówił, nie? Że po prostu najczęściej to jest ten filterek. Wcześniej myślał, że po prostu za dużo na kole i po prostu już nie ma smarowania i ten, ale to jest takie coś, że to na tych wolnych, nie tak dusi się. Lipowato po prostu. Jakieś klucze w domu mam, może coś porozbieram. No ale to już, no nie wiem, jeszcze może zraz tam przyjadę i ryzyk fizyk, nie? Tak. No było fajne. To nie jest jazda. Gumy były naprawdę przednie. Nie da rady. No dupa, no. No sam widzisz, nie idzie. Ale tak to bym takie gumy sadził, że głowa mała. No jest jeszcze opcja, mogę jechać po betę czy setkę, nie? Tak? No. Tego zostawić. Tylko która jest godzina? Masz zegarek? Tak, i jeszcze jeden z góry. Będzie ok. Oj, dobrze, że gumy nie było. Pani by robotę miała. A chciałem koło zrobić, no. Żabowanie na kole. Żabowania, aż wstyd po prostu. To nie jest jazda na kole. To nie jest jazda na kole tym, wiesz? No sam widzisz, nie? No, no też idę, nie? Ale jak tam? Nie ma o czym gadać nawet.